Cześć, z tej strony Baba na Keto i zapraszam Cię na pyszne naleśniki makowe. Mak mielony zalewamy wrzątkiem, przykrywamy i odstawiamy na około 15 minut. A w międzyczasie wbijamy 6 jaj, wlewamy śmietankę 30%, wsypujemy erytrytol, dodajemy kilka kropelek aromatu śmietankowego, budyń śmietanowy i całość dokładnie mieszamy. Na koniec dodajemy błonnik bambusowy, jeśli nie macie, to możecie pominąć i ponownie dokładnie miksujemy. 15 minut minęło, więc dodajemy do naszych jaj mak. Porządnie odciskamy z wody, no i wsypujemy. Ja sobie troszkę maku zostawiłam, o właśnie tyle, a po co, to zaraz zobaczycie, oglądajcie dalej. Rozgrzewamy patelnię, masełko, odrobinę masła, ja resztę wycieram, jak widzicie, żeby naprawdę było minimalnie. No i co? I smażymy nasze naleśniki. A teraz patrzcie, po co mi był ten mak? Właśnie po to. Zobaczcie, jak fajnie to będzie wyglądało na naleśniku. Obracamy naszego naleśnika, chwilkę podsmażamy i gotowe. Powtarzamy tą czynność, aż wykorzystamy całą masę. I pamiętajcie, róbcie cieniutkie naleśniki, wtedy naleśnik będzie bardzo elastyczny i nie będzie się łamał. No i co, kochani, to już jest koniec, robimy trójkąciki. Ja jeszcze smaruję dżemem truskawkowym, naprawdę super się komponuje, super smakuje właśnie z makiem, z naleśnikami makowymi, także naprawdę polecam właśnie tą konfiturkę na erytrytolu. No i co, kochani, to już jest koniec, nie ma już nic i to dosłownie, bo wszystko zjadłam. Ja się z Wami żegnam, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No i co, do następnego, cześć, pa! I oczywiście, kochani, zapraszam Was na mojego Instagrama Baba na Keto. Tam jest więcej inspiracji, a po diety na www.baba.ketoonline.pl.